po krótkiej przerwie program Galaktyka Pomerania, a gość w naszym studio. Powiedziałam, że będzie zabawnie. Dzień dobry. Nie wiem, czy to dobra zapowiedź. Gościem w naszym studio jest... Ja jestem. Tomek Nowaczyk. Tomek Nowaczyk, Czesław. Tak. Witam cię serdecznie. Witam. Ale dzisiaj nie występujesz tutaj jako członek kabaretu, tylko jako solista, stand-uper. Tak, jako stand-uper, bo na zaproszenie zaprzyjaźnionej grupy improwizującej, improwizacyjnej grupy pod pretekstem naszej szczecińskiej rozmawialiśmy tak, bardzo fajnej tygodniu. Grupy, której się czuję niejako ojcem, bo ta grupa się zawiązała po warsztatach, które kabaret Czesław chwalili robił na Szpaku. Chwalili ciebie tydzień temu. Kazałem, płacę za to. Dlatego, także, że zgodziłeś pewnie się przyjechać, tak, prawda? Oczywiście. Także na ich zaproszenie, na ich imprezie, czyli Wino, nazywa się impreza, to jest taki skrót, który oznacza wieczór improwizacji nad Odrą. Dzisiaj wystąpimy w Inkubatorze Kultury, będą improwizacje kabaretowe i będzie stand-up. Od kiedy zajmujesz się stand-upem? Od kilku miesięcy. I co, fajnie? Można powiedzieć. Fajnie, inne, bardzo. Inne przeżycia na scenie niż... Tak. Zupełnie inna jest energia niż na występie kabaretowym. Relacja z widzami też. W stand-upie występuję ja jako ja. Mówię o tym, jak ja widzę świat, co ja przeżyłem. Natomiast w kabarecie, no to wiadomo, gram jakieś postaci. Mm-hmm. Tak. Nie jestem sobą, a tutaj jestem sobą i mówię jako ja, Tomek Nowaczyk, i jest zupełnie inne uczucie, jak się samemu jest na scenie, niż jak się jest inna w kabarecie z kolegami. Inna relacja z widzami? Tak, inna, zdecydowanie, zupełnie, zdecydowanie. Poza tym od początku do końca ty odpowiadasz za wszystko. Kontrolujesz tak, sytuację, tak. Tutaj jak nie ma kolegę, który pomoże. Jak pójdzie, to jest moje, ale jak nie pójdzie, to też jest moje. To też jest twoje, to baty też ty zbierzesz. A tak, często zbierasz baty? Nie. Nie, na początku zebrałem baty, pierwszy występ miałem taki dosyć naprawdę? Słaby. Naprawdę? Położyłeś? Tak, no bo to już było prawie z rok temu. Ale powiedz, nie, to jest ciekawe, ja to muszę usłyszeć. No i jak to było? Mówisz i nagle myślisz sobie tak, nie, leżę już, tak, nie wybrnę z tego. Tak, dokładnie, ale mówisz dalej. Mówiłem dalej, brniesz, ale... w to dalej, pogrążasz tak, się tak, dalej. Tak. Jakie to uczucie? Bardzo, bardzo złe, aczkolwiek bardzo fajnym uczuciem jest potem się podnieść, napisać coś lepszego, fajnego i później mieć fajne występy, bo teraz już raczej takie mam, także ale już jest dużo lepiej. Wydaje mi się, tak powiem tak brzydko, pierwszy taki kopniak jest fajny, bo sobie po nim myślisz, no już gorzej być nie może. Tak, to jest to. Bo jak co, udaje ci się pierwszy raz, drugi, trzeci, no to myślisz sobie, czwarty pewnie nie uda się, piąty pewnie nie uda się, mimo że pewnie jesteśmy oboje optymistami, ale tak gdzieś czeka się na tą porażkę, nie? Tak, a ty już masz to za sobą. Tak, to już co najgorsze już było. Teraz tylko do przodu. Teraz się podniosłem, także. No ale co, widzowie gwizdali? Nie, siedzieli, w ogóle się nie śmiali, tak z politowaniem na mnie patrzyli. Na szczęście nie kazali mi sobie iść, czy tam w jakichś gorszych słowach, ale no... Pierwszy występ był słaby, ale za to następne już były bardzo fajne. Jakie tematy są najbardziej chwytliwe? Wszystko. Właśnie stand-up ma to do siebie, że można poruszać wszystko. Nie ma tematów tabu, a jednocześnie... No nie ma właśnie, nie ma. No nie ma, ale jednocześnie też jest bardzo blisko życia, że bardzo fajny też jest stand-up, nie może na siłę kontrowersyjny, tylko mówiący o tym, co przeżywam, co widzę, co wszyscy przeżywamy. Właśnie najfajniejsze w stand-upie jest to, jak widzi się w publiczności, jak mówię o czymś i ludzie mówią, widzę właśnie po widzach, że mówią do siebie, rzeczywiście tak jest, mm-hmm, nie? Że, mm-hmm, że wykryło się, czy tam mówi się o czymś, co jakby wszyscy co zauważali na, czym, i do nich dociera, nie że mówi, albo... kurczę, rzeczywiście tak jest. I to jest chyba najfajniejsze, że się odkrywa to życie, które na co dzień przeżywamy. A powiedz mi, stoicie czasem na scenie i mówisz do widowni, i mówisz konkretnie do jednego widza. Jak się zakocham w widzu, to tak. Tak, jak się zakochasz, okej. Okay. No załóżmy, że jest to mężczyzna. No to gorzej. Słuchaj, skąd i jak poznajesz, do kogo masz się przyczepić? Na kogo? No bo tak, ja rozumiem, że przychodzi publiczność gdzieś tam wiedząca, o tym już rozmawiałyśmy z Agnieszką w tamtym tygodniu, wiedząca, czego się spodziewać. Mhm. No więc ty wiesz, że tam przyszli ludzie, którzy wiedzą, że będzie ostro, że będzie żart czasem niewybredny, że będą łamane tabu, konwenanse, reguły. No ale możesz trafić na kogoś, kto się poczuje urażony. Wybierasz po oczach tych bardziej takich, tak, już wyczuwasz... Tak, to w sumie zawsze tak jest, tak samo w kabarecie zresztą, podobnie jak w stand-upie, że wyczuwacie, wybiera się te na roześmiane oczy i głównie do nich się gra, bo wiadomo, jeśli ktoś siedzi... Czyli co, widzicie nas, i... oceniacie nas patrząc, nie? No tak, trochę ten tak, jest bardziej ten, taki. Zwłaszcza w stand-upie ten kontakt z widzami jest ważny, że... Musimy widzieć widzów, jak oni reagują, co oni robią, zwłaszcza, że w stand-upie fajne też jest to, że jak ktoś coś dopowie, ktoś coś rzuci z publiki, no to też się o to zahaczamy, też to bierzemy jako element występu. I to nie jest udawane? Tam nie siedzi jakiś klakier, który brawka albo podpowiada słowa? No, staram się, żeby nie było udawane, nie było. Bo niektórzy być może tak robią, że rzeczywiście, że ta gra z publicznością tak, jest taka... Tak, trochę tam szyta, nie? Taka na niby, prawda? A ja się staram, żeby zawsze jak coś jest, od czego można się odbić, to żeby ci ludzie też mieli poczucie, że
że uczestniczą w tym wieczorze, że oni coś robią. I takie występy publiczne to też jest wyzwanie nie lada, bo może się zdarzyć jeden żartowniś na scenie, który będzie ci podpowiadał, rzucał słowa. No i co? I ty nie możesz się do tego nie odnieść. No tak, musisz. Tak, tak. Wszyscy to słyszą, no i nie możesz udać, że ty nie. Tak. I właśnie w stand-upie to jest fajniejsze, że ponieważ ja mówię cały czas, nie występuję w jakichś scenkach, no to w każdej chwili mogę się odbić od czegoś, co ktoś tam rzucił. Natomiast no jasne. Trudniejsze, wiadomo, to jest w kabarecie, gdzie gramy na przykład określony sketch, który ma swoją fabułę, ma swoją logikę i nagle ktoś zaczyna coś krzyczeć czy dopowiadać, no to czasami to może psuć trochę tutaj humor i... A zdarzyło ci się, że był ktoś taki, kto no, istnie działał ci na nerwy? No pewnie, że się zdarzają. Było, nie? Znaczy, w stand-upie taki... to może nie, bo to właśnie raczej... Stand-up też jest taki bardziej, bardziej się gra w małych salach, w małych klubach, gdzie ludzie wiedzą, na co przyszli. O, i powiem ci, że widownia w stand-upie chyba się boi, bo ty możesz też dobrze odpowiedzieć przy stand-upie. Ale nie boją się, właśnie gadają często, tylko że tam jakby ludzie wiedzą, o co chodzi. No, gorzej jest w kabarecie, gdzie czasami się gra jakieś plenery, czy gdzieś tam w amfiteatrach, czy na jakichś dniach miasta, no to są różni panowie, którzy na przykład tam spożywają alkohol w parku, to lubią coś dopowiedzieć. Taką anegdotę też słyszałem. Jak Wojciech Waglewski kiedyś opowiadał właśnie o takich koncertach plenerowych, jak Stanisław Sojka grał koncert na jakichś dniach miasta, skończył, a pod sceną cały czas był oparty taki pijaczek o scenę. No i Sojka z zespołem skończył i pijaczek powiedział, no i żebym cię tu kurwa więcej nie widział. Odniósł się do tego, nie wiadomo, to nie stand-uper. No tak, zdarzają się tacy ludzie, no i co, trzeba reagować, prawda? No tak, tak, tak. Powiedz mi, pójdziesz w ten stand-up, ale kabaret też zostanie, Czesław. Nie no, kabaret jest najważniejszy i ciągle stand-up traktuję jako takie hobby. Dodatkowo. Tak, czyli tak, nie odbijasz tak. od całej grupy. Nie, broń Boże, kabaret jest najważniejszy, także moje chłopaki są wspaniałe, w ogóle uwielbiam z nimi grać i... To przyjemność chyba, nie? Jak się lubicie, razem wykładacie te teksty, a czasem jest tak, że robicie sobie nawzajem na jakieś takie numery? Że gdzieś tam tekst nie taki, który miał no, być, zdarza się, puszczają się koledzy. No i później się spalimy na scenie na przykład, bo ktoś zrobił coś niezapowiedzianego. Chociaż nie robimy jakichś takich hardkorowych numerów, bo, bo nasi to też koledzy różne rzeczy potrafili robić. Jeden kabaret Zielonej Góry, już nieistniejący w sumie kabaret Chlynur, to kiedyś u nas grali i mieli tak, że pili wódkę niby na scenie. Wiadomo, tam była woda, ale raz koledze nalali wódki i tak dał porządny taki haust. No to ciężko mu było wyjść z tego z twarzą. Bo czasem te numery to się dzieją za kulisami też, nie? No tak, czego tak, widzowie tak, nie tak. widzą, to tam czasem jest lepiej. Tak jak w teatrze się mówi, że prawdziwy spektakl odbywa się za... Za dokładnie. Kulisami. Gdzie będzie można was w Szczecinie zobaczyć w najbliższym czasie? Nie planujecie? Na razie jeszcze nie wiem. Na pewno... A Poznań to tak niechętnie do tego Szczecina zawsze nastawiony jest. Nie, my bardzo chętnie. Jak nas ktoś zaprosi, to my graliśmy tutaj na Szpaku, graliśmy tutaj na realizacji telewizyjnej. I lubicie Szczecin. Tak, bardzo, to mówię z ręką na sercu, że bardzo fajna publiczność jest w Szczecinie i zawsze nam się gra świetnie. Na razie z tego, co w Szczecinie z kabaretem, będziemy najprawdopodobniej na Święcie Straży Miejskiej, na które już teraz zapraszamy, 14 września. Także... W amfiteatrze pewnie? Nie, właśnie to będzie, nie wiem jak się nazywa, ale na takim placu za Strażą Miejską. Aha, na ulica Szymanowskiego tam jest bodajże. Aha, tam gdzie mamy tak. No przy Urzędzie Miasta. Będzie dużo atrakcji, także serdecznie zapraszam. 14 września, czyli tuż po wakacjach. Tak jest. Dziękuję serdecznie, powiedziałeś, że lubisz bardzo. Szczecin, my lubimy kabaret. Bardzo Czesław i stand-upera. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, dziękuję za wizytę w naszym studio. Proszę Państwa, gościem był tam... Tomek Nowaczyk z kabaretu Czesław. Ja w tej chwili zapraszam Państwa na krótką przerwę, po niej widzimy się jak co tydzień z Pawłem Marczakiem. Do zobaczenia.